Cześć kochani, wasz Soul Voice, witam was ponownie. Dzisiaj mam do was pytanie, czy wiecie, co to jest helioterapia? No słucham. Dobra, nie ma problemu. Jestem tu po to, żeby wam o tym właśnie powiedzieć. Kto wie, to wie, a kto nie wie, to się właśnie dowie. A tak, może zacznę od innej strony, ale tak, żeby was trochę nakierunkować i wprowadzić do tego, cóż to takiego. Umownie mówiąc, magazynowanie energii słonecznej w bateriach dzisiaj nie stanowi, kochani, problemu. Potrafimy jako ludzie, jako naukowcy zapisać w ogóle reakcje chemiczne zachodzące na przykład w procesach fotosyntezy i wykorzystać je chociażby w rolnictwie czy też w biochemii. Mało tego, moi drodzy, umiemy tworzyć sztuczne słońce, czyli tak zwane solaria. No któż nie był w solarium? Na pewno prawie każdy z was. No cóż, taki, jakby to powiedzieć, kult, miłość do słońca przybrał, powiedzmy sobie, inny wymiar niż w czasach starożytnych właśnie teraz. Wyrażał się kiedyś w ogóle w takim jakby kulcie opalenizny. Nie wiem, czy każdy przez to przechodził, ale jak się zaczyna chodzić do solarium, to później nie można przestać. To jest tak jak narkotyk. Chce się, żeby ta skóra była jeszcze ciemniejsza, tym bardziej, jeśli jest w ogóle się genetycznie takim typowym białasem, jak na przykład ja. I zapomina się o tym, że co za dużo, to niezdrowo i zmarszczki wychodzą i tak dalej, no ale przecież chce się być na czasie pięknie opalonym, no nie? W ogóle nadmierne opalanie ma jednak wiele niestety negatywnych skutków, od tenoreksji na przykład, czyli uzależnienia, o którym właśnie mówię, od opalania się, które określa się właśnie takim słowem, które się nazywa tanoreksja. I jest to właśnie ta tanoreksja, jest to takim uzależnieniem od słońca, od opalania się, od promieni słonecznych. No cóż, może ona wpływać na różnego rodzaju poważne schorzenia naszej skóry. Lekarze generalnie biją na alarm niejednokrotnie, że korzystanie z promieni w ogóle słonecznych jest bardzo niebezpieczne, przede wszystkim dla zdrowia, a zbyt duża dawka słońca, oprócz nieprzyjemnych skutków, natychmiastowych zresztą, w dalszej kolejności w ogóle przyspiesza nasze starzenie, czyli starzenie się naszej skóry powoduje różnego rodzaju, kochani, przebarwienia, może wywołać nawet zmiany nowotworowe. Dlatego już tak dokładniej mówiąc, żeby tak nie trzymać wszystkich niepewności, co ja tak naprawdę chcę powiedzieć o tej helioterapii, to już mówię szybciutko, ok. Że helioterapia jest to, kochani, taka forma światłolecznictwa, wykorzystywana już od starożytności. Jednakże obecnie niekoniecznie powiedziałabym, że doceniana, bowiem promienie słoneczne docierają do powierzchni Ziemi i składają się z około 60% z promieniowania podczerwionego, kochani, 39% ze światła widzialnego oraz w 1% z promieniowania nadfioletowego. Mówiąc w skrócie, to metoda leczenia oraz zapobiegania wielu chorobom w wyniku korzystania z warunków klimatu słonecznego. Promieniowanie słoneczne różni się w zależności, kochani, od pory roku czy też warunków klimatycznych i to ma bardzo właśnie duże znaczenie w tej metodzie. Jest to naprawdę wspaniała metoda leczenia naprawdę wielu problemów, z czego sobie często nie zdajemy nawet sprawy. Na przykład usłonecznienie w Polsce w półroczu chłodnym, czyli taka jesień-zima, największa wartość usłonecznienia, kochani, występuje na południu kraju. Mowa o obszarach górskich, takich i podgórskich. Z kolei w półroczu ciepłym, jakim jest wiosna czy lato, wykorzystanie warunków usłonecznienia panuje lepsze na terenach nizinnych. Za najlepsze w ogóle warunki do helioterapii uznaje się okres od maja do sierpnia w godzinach od 8 rano do 16 po południu. No cóż,
Mogę jeszcze powiedzieć na przykład o cechach światła właśnie słonecznego, bo o tym tu mówimy. W wyniku w ogóle długotrwałej obserwacji wyróżniono, słuchajcie, pewne charakterystyczne cechy światła słonecznego w Polsce. I pierwsza z nich to: podczas wiosny zwiększa się w ogóle ilość promieniowania widzialnego. Po drugie, określono, że latem wzrasta ilość promieniowania widzialnego i nadfioletowego. Do tego po trzecie, jesienią oraz zimą zmniejsza się ilość promieniowania widzialnego i nadfioletowego. Oraz po czwarte, największa ilość promieniowania nadfioletowego występuje, kochani, wówczas, gdy słońce znajduje się w zenicie. I został jeszcze piąty punkt. Ilość w ogóle promieniowania nadfioletowego, moi drodzy, zwiększa się wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza, co związane jest m.in., słuchajcie, z czynnością i przejrzystością w ogóle powietrza. Reakcją ze strony organizmu na działanie promieniowania słonecznego w ogóle jest, jak wiecie, rumień cieplny. Jako odpowiedź na to promieniowanie podczerwone, kochani. I reakcja fotochemiczna jako odpowiedź na promieniowanie nadfioletowe. Należy przy tym pamiętać, aby podczas ekspozycji na promieniowanie słoneczne zachować umiar, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić niestety do rozwoju raka skóry. Powinno się więc chronić swoją skórę, stosując odpowiednie kosmetyki, chociaż tutaj może kiedyś nagram pewien film, że wiele z tych kosmetyków jest właśnie rakotwórczych i nie jest dobrych dla ludzi. No ale to tak na marginesie, może ktoś o tym już też słyszał. Więc generalnie myślę, że tutaj duży znak zapytania, a jeśli kosmetyki, to chciałabym podkreślić, że mam na myśli kosmetyki naturalne. No cóż, helioterapia, kochani, korzyści. Jakie ta helioterapia ma korzyści? Udowodniono bowiem, że korzystny wpływ ekspozycji na promieniowanie słońca powoduje dużo dobrych rzeczy. Działanie słońca obejmuje między innymi wzrost, kochani, odporności naszego organizmu na zakażenia, przyspieszenie przemiany naszej materii, co jest wspaniałe, stymulację produkcji witaminy D, która, kochani, ma działanie przeciwkrzywicze. Cóż jeszcze? Pobudzanie funkcji krwiotwórczych na przykład, pobudzanie gruczołów dokrewnych, działanie antydepresyjne, co jest bardzo ważne, łagodzenie sztywności różnego rodzaju stawów, zmniejszenie, kochani, napięcia mięśniowego. Niezwykły w ogóle korzystny wpływ na leczenie, między innymi właśnie ta metoda helioterapia ma na różnego rodzaju typy gruźlicy. Połączenie helioterapii z klimatem górskim to jest wow! To jest coś fenomenalnego, co pomogło wielu ludziom. Stało się w ogóle to powodem powstania wielu właśnie wysokogórskich uzdrowisk. Współcześnie, kochani, ta helioterapia zalicza się do metod uzupełniających w ogóle leczenie gruźlicy kostno-stawowej, dróg moczowych oraz na przykład więzłów chłonnych. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Pozostałe wskazania, kochani, to różnego podwyższona skłonność do różnego rodzaju, powiedziałabym, infekcji, na przykład również łuszczyca, krzywica u dzieci, osteoporoza u dorosłych, czy raczność, przewlekłe stany zapalne stawów, przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych, a co za tym idzie również, kochani, pomaga na trądzik pospolity, zaburzenia również wzrostu kości, wpływa również pomocnie na anemię, trudno gojące się rany, moi drodzy, nawracające anginy i różnego rodzaju alergiczne, na przykład nieżyty nosa, przepraszam. Czyż to nie jest fenomenalne? Warto również zaznaczyć, że słońce działa uspokajająco oraz bakteriobójczo. I tutaj jest to właśnie najważniejsze również. Cóż mogę jeszcze dodać? Tak szybciutko chciałabym powiedzieć, że na przykład są również przeciwwskazania. Nie ma tak dobrze, moi drodzy. Jeśli chodzi o przeciwwskazania w metodzie helioterapii, nie jest
zalecana w przypadku obecności licznych znamion barwnikowych, to przede wszystkim niskiej punktacji w skali według Fitzpatricka oraz czynnej gruźlicy płuc. Różnego rodzaju nowotworów do 5 lat od momentu wyleczenia, kochani, skłonności do krwawień z narządów wewnętrznych, przeciwwskazania jeszcze są na przykład w chorobach zawrzekłowego układu żylnego, moi drodzy, nadczynności gruczołów hormonalnych również, zaawansowanej na przykład miażdżycy, nie poleca się tej metody, i przyjmowania fotouczulających leków, no to też trzeba, kochani, uważać lub spytać lekarza. No i przede wszystkim w przypadku albinizmu, no to już tak na marginesie. Podsumowując to wszystko, w ogóle światło, kochani, słoneczne jest niezbędne do rozwoju życia w ogóle na Ziemi, na kuli ziemskiej. Jego codzienna dawka wpływa na nas, na w ogóle na zachowanie naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jest taką darmową i powszechnie dostępną metodą, powiedziałabym, leczenia, zatem każdy może skorzystać z niej w dowolnych chwilach. A ekspozycja, moi drodzy, na słońce powinna mieć miejsce nie tylko latem, czy też wiosną. Również potrzeba jest podczas chłodniejszych dni, czy też chłodniejszego półrocza. Wówczas idealnym pomysłem są na przykład codzienne spacery jesienne lub zimowe, wyprawy w góry, jeżeli ktoś po prostu może sobie na to pozwolić. Dawno minęły już czasy, kiedy naszym naturalnym impulsem w pierwszym słoneczny dzień roku było, powiedzmy, wyjście na zewnątrz i cieszenie się słońcem. Teraz nie ma na to czasu. Dziś już tylko niezwykle nierozważni w ogóle przeciwstawiają się ponurym ostrzeżeniom lekarzy o negatywnym wpływie opalania na skórę i wiążącym się z tym ryzykiem zachorowania na raka skóry czy też czerniaka. Tymczasem leczenie słońcem, czyli helioterapia, stosowana była od tysiącleci, od końca, kochani, XIX wieku do połowy XX stulecia i była uznawana za najbardziej skuteczny sposób leczenia chorób zakaźnych. I to jest bardzo ważne i sprawdzone. W ogóle leguralne wystawianie ciała na bakteriobójcze promieniowanie światła ultrafioletowego, pochodzącego chociażby z promieni słonecznych, skutecznie hamuje rozwój bakterii. Roztoczy, moi drodzy, pleśni, bakterii przede wszystkim i wirusów. Działanie, kochani, promieni słonecznych i słońca, mocne działanie pobudzające układ odpornościowy. Jest to naprawdę świetna sprawa, że światło słoneczne jest jednym z najważniejszych w ogóle czynników hamujących różne choroby. Badania wykazały, że wystawianie ludzi, czyli nawet pacjentów, na działanie światła słonecznego drastycznie obniżało podwyższone ciśnienie tętnicze, czy też z kolei niektórym ludziom poziom cukru we krwi, u cukrzyków chociażby, albo na przykład obniżało podwyższone ciśnienie tętnicze, zwiększało liczbę na przykład białych krwinek, które odpowiedzialne są za właśnie odporność. Pacjenci cierpiący na dnę moczanową, RZS, zapalenie, kochani, jelita grubego czy też miażdżycę, niedokrwistość, zapalenie pęcherza, rwę kulszową, enzemy, łuszczycę, zaburzenia nerek, czynności nerek, astmę chociażby, wszyscy oni odczuwali znaczącą poprawę w wyniku leczenia promieniami słońca. Do roku 1933, kochani, naukowcy odkryli ponad 165 chorób w leczeniu, dla których to światło słoneczne miało korzystny wpływ, więc to jest naprawdę fenomen. A co jeszcze, kochani, tak na szybciutko, badania wpływu słońca na nasze zdrowie przeprowadzone w różnych częściach świata potwierdzają, że regularne wystawianie się na słońce pomaga i jest fantastyczne, i że słońce jest całkowicie nieszkodliwe, jeśli będziemy z umiarem z niego korzystać. I właśnie tym chciałam spuentować ten cudowny odcinek na temat tej fantastycznej metody, jaką jest helioterapia. Wystawiajcie swoje ciało na światło słoneczne po kilka minut dziennie, a będziecie dużo zdrowsi, szczęśliwsi
weselsi, uśmiechnięci i będziecie mieli więcej witaminy D, której nam bardzo potrzeba, szczególnie jeśli się mieszka na wyspach. Pozdrawiam ciepło, do usłyszenia, zapraszam do odsłuchania innych nagrań. Cześć, pa, pa!